Dotychczas jako firma społecznie odpowiedzialna koncentrowaliśmy się głównie na wspieraniu działań, które mają na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz, kiedy mamy sezon letni, postanowiliśmy pójść o krok dalej i wesprzeć naszymi działaniami również ratowników. Pierwsze co, to idę właśnie na tam, gdzie są ratownicy. Lokujemy się jak najbliżej i tak naprawdę bardzo ogromne znaczenie ma to dla mnie. Po prostu czuję się bezpiecznie, jak dzieci wchodzą do wody. Sama nie umiem pływać, a wnusie chcą do wody, więc zawsze korzystamy z miejsc takich chronionych. Wybierajmy najlepiej właśnie takie strzeżone kąpieliska, ponieważ one są zawsze sprawdzone przez ratowników. Sprawdzone, czy nie ma żadnych niebezpiecznych narzędzi oraz jakichś butelek, stłuczonych prętów czy czegokolwiek w wodzie. Na kąpieliskach niestrzeżonych może być tego pełno, jakieś butelki, szkła, wszystko może się znaleźć w tej wodzie tak naprawdę. Nasza współpraca to dobry przykład na to, jak z pozoru dwie zupełnie różne branże mogą się wspomagać, prowadząc wspólne działania mające na celu poprawę i promowanie bezpieczeństwa nad wodą. Ratowników wspieramy zakupując odpowiednie akcesoria oraz ubrania niezbędne do funkcjonowania na plaży. Dzięki temu są oni bardzo dobrze widoczni i oznaczeni, więc wypoczywający mogą swobodnie, łatwo ich odnaleźć. Z WOPR-em planujemy również prowadzenie licznych działań edukacyjnych. Pomagają, no jak się ktoś coś zapyta ich, to też udzielają jakiejś odpowiedzi konkretnej, fachowej. Nie widziałem w tym roku jeszcze żadnej interwencji, na szczęście. Mam nadzieję, że pod tym względem mają trochę mniej pracy, ale im więcej ratowników, tym bezpieczniej. Trudni po prostu osoby odpowiednie, ale oprócz tego trzeba mieć odpowiednie zdolności. Trzeba umieć bardzo dobrze pływać, trzeba umieć też uczyć tej pierwszej pomocy przedmedycznej. Piąteczka.